Za młodu biegałem ciągle po tym lesie, jeździłem. Tak mnie zainteresowało, jak tam w podstawówce już tam z kolegami tam zielniki robiłem, jak mi tam coś w piłkę grali, to myśmy rośliny wyrywali z tego i sobie oznaczali, więc mnie tak ciągnęło do tego technikum. Ale zawsze byłem taki racjonalny, nie chciałem iść do liceum i potem na studia, tylko mówię, pójdę do technikum. No i sobie tak wymyśliłem to technikum leśne w Tucholi. No i skończyłem. Mam możliwość tworzenia czegoś. Planuję coś i wykonuję to i widzę, jak to się zmienia i jak to, co zaplanowałem, rośnie i staje się częścią, tak? Czegoś większego, całości. Najlepiej się czuję w dziale na przykład ochrona lasu. Jest taki wachlarz różnych czynności, które należy wykonać, nie ma takiej monotonii. Leśnik to zawód dla ludzi z charakterem i pasją, doskonale wykształconych i znających się na swojej pracy. Codziennie przemierza on wiele kilometrów po lesie, ma także nienormowany czas pracy, co oznacza, że gdy zachodzi potrzeba, pełni swoje obowiązki w nocy, niedziele i święta. Do jego obowiązków należy prowadzenie gospodarki leśnej, hodowla lasów i ich ochrona. Las zaczyna się od nasion. Aby kolejne pokolenia lasu były odporniejsze i posiadały lepszą jakość, leśnicy zbierają nasiona tylko ze specjalnie do tego celu wybranych drzewostanów nasiennych lub z drzew wyhodowanych na plantacjach nasiennych. No, zakładamy te plantacje po to, żeby uzyskać nasiona, żebyśmy mogli prowadzić odnowienia działek zrębowych, które wycinamy w ramach normalnej gospodarki leśnej, a chcemy odnawiać te działki zrębowe takim wyselekcjonowanym, dobrej jakości materiałem sadzeniowym. W związku z tym potrzebne nam są dobrej jakości nasiona. A żeby uzyskać dobrej jakości nasiona, to właśnie musimy mieć plantacje nasienne, które produkują nasiona z drzew tych najlepszych, wykazujących najlepsze cechy genetyczne. Tych drzew takich elitarnych. Tutaj jest początek. Nasiennictwo to jest początek, gdzie zaczyna się produkcja nasion. Uzyskujemy materiał nasienny, potem uzyskujemy materiał sadzeniowy odpowiedniej jakości, potem dobre uprawy, no i tak dalej. Dobre uprawy to dobre młodniki to dobre drzewostany dojrzewające, no i potem dobre jakości zręby i dobre jakości surowiec drzewny. Tak? Docieramy na najwyższe partie koron. A w najwyższych partiach koron są najlepsze nasiona i najdorodniejsze szyszki. A są tam dlatego, ponieważ tam jest najlepsze oświetlenie i drzewo ma najlepsze warunki do owocowania w górnej części korony. Więc nam zależy na tym, żeby zebrać właśnie z tej górnej części korony te szyszki. A żeby tam dotrzeć, to musimy mieć taki sprzęt i ze względu bezpieczeństwa on musi być oczywiście kosz, tak? Kosz, pracownik jest, posiada jeszcze pas bezpieczeństwa, kask oczywiście. Wszystko to jest po to, żeby jak najbardziej bezpiecznie mógł zebrać, pozyskać te nasiona. Pozyskanie wygląda w ten sposób. Pozyskujemy tutaj nasiona przy pomocy wysięgnika koszowego. Właśnie wygląda to tak. Jest to maszyna włoskiej produkcji. Wysokie, długie ramię, mające możliwość wysunięcia się w górę do 30 metrów. Na końcu jest kosz i w koszu znajduje się, mogą być dwie osoby i mogą dokonywać zbioru szyszek. Tak jak tutaj widać, ramię jest ruchome. W każdym momencie można sobie dostosować kosz do tak, żeby można było wygodnie zbierać sobie nasiona. Planowanie jest ważną częścią gospodarki leśnej. To, które powierzchnie przeznaczone będą do użytkowania i ewentualnego wycięcia, a potem odnowienia nowym lasem, określa 10-letni plan urządzenia lasu. Rok przed planowanym użytkowaniem rębnym leśnik mierzy drzewa, aby dowiedzieć się, ile dokładnie drewna będzie można pozyskać z określonej powierzchni. Są to tak zwane szacunki brakarskie, niezbędne do przygotowania planu finansowo-gospodarczego, przewidującego wielkość przychodów i wydatków nadleśnictwa.
Prace polegają na pomiarze każdego drzewa, które przeznaczamy do usunięcia na wysokości 1,30 m od ziemi. To jest tak zwana pierśnica drzewa. Kolega podchodząc do drzewa ocenia jego jakość. Chodzi o to, by zakwalifikować poszczególne drzewo do klasy jakościowej. W przypadku lepszych klas jakości na drzewie zaznaczamy tutaj odpowiednim znakiem tą lepszą klasę. To może być na przykład literka A, B, bądź też w takim naszym tutaj oznaczeniu jedynka, dwójka. To są lepsze klasy jakościowe, tak? W tym przypadku dokonuję dwóch pomiarów, bo drzewa najczęściej takie są spaszczone. I dokonuję pierwszego pomiaru na takiej szerszej średnicy 37 i na węższej 35 i średnią arytmetyczną podaję koledze, czyli 36, kolega zapisuje, a ja drzewo zmierzone zaznaczam X-em. I w tym momencie kolega podając mi pierśnicę 36, ja w tym momencie wprowadzam ją do rejestratora. Od drzewa do drzewa, tak, przechodzimy kawałek po kawałku, mierząc każde drzewo, które w ramach danej powierzchni jest przewidziane do usunięcia i na koniec, powiedzmy, uzbiera się nam tych drzew kilkaset. Które to mamy tutaj w tym tutaj urządzeniu, dokonujemy potem wydruku, mamy raptularz szacunków brakarskich. I ponadto ustalamy jeszcze udział poszczególnych sortymentów. Już po skończonych pomiarach dokonujemy też oceny właśnie udziału poszczególnych sortymentów typu drewno wielkowymiarowe, drewno średniowymiarowe, małowymiarowe. No, mamy jeszcze jedną czynność, którą tu należałoby też wykonać i wykonujemy, to jest pomiar wysokości drzew, bo on też jest niezbędny do kompletnego szacunku brakarskiego. Na 20 metrów najczęściej się odchodzi od danego drzewa i w ten sposób, za pomocą tego wysokościomierza, celuje się na wierzchołek i on pokazuje tutaj, jaką wysokość ma to drzewo. Później mierzymy tak w danych przedziałach średnic określoną nam ilość drzew i dzięki temu uzyskujemy wysokość drzewostanu. Później wprowadzamy te dane do systemu, tak zwany nasz system informatyczny lasów państwowych, SILP, i on przetwarza nam, podając określoną ilość metrów sześciennych drzewa, już tego, które tu bez kory, czystego drzewa, ile uzyskamy. Harwester jest to maszyna wielooperacyjna, służąca do ścinki, okrzesywania i manipulacji drewna. Także wykonuje także szereg czynności. Wydajność takiej maszyny to jest tak kilkadziesiąt kubików drewna dziennie, tak nawet można powiedzieć, no tak do 100 kubików powiedzmy. Ścięła, teraz okrzesuję z gałęzi, jednocześnie dokonuję pomiaru i dokonuję przyrzynki drewna na odpowiednie długości, które my oczywiście zadajemy wcześniej operatorowi. Operator sobie je wprowadza do komputera, bo my robimy, tak jak powiedziałem wcześniej, drewno pod klienta, tak? Klient żąda sobie taki i taki wymiar i my tak robimy, nie? Pozyskanie drewna, czyli odbiórki, wydawanie pochłania bardzo dużo czasu. To jest, można powiedzieć, gdzieś, no śmiem twierdzić, że około 3/4 naszej pracy to jest czas poświęcony na te zagadnienia. Odbiórka jest to jakby szereg czynności, które polegają na kontroli jakości wyróbki drewna, na jego sklasyfikowaniu, pomiarze i
i cechowaniu. Celem odbiórek jest uzyskanie informacji na temat, powiedzmy, długości sztuk, ich grubości, wymiaru stosów i określenia mięsności drewna pozyskanego. Tu mamy drewno kłodowane, czyli to jest pocięte na krótkie takie wyżynki. Kolega teraz mierzy średnicę w cieńszym końcu, bo drewno jest zerwane cieńszymi końcami tutaj w jedną stronę. Tak mówi norma, że pomiaru dokonujemy właśnie w ten sposób. I mierzy tutaj po mniejszej średnicy. Wyniki zapisuje na czołach. Tak jak widzimy, może na przykład 36 to jest to właśnie średnica, a 6,5 to jest numer leśnictwa. Odbiorca drewna, który dokona zakupu, może dane sobie zweryfikować też, chociażby na przykład. Nam z kolei to jest potrzebne, bo wklepujemy tutaj te wartości do rejestratora i uzyskujemy ilość drewna na przykład w tym stosie. Mam taką tabelkę tutaj, jakby taki. I kolega będzie mi podawał wyniki pomiarów, a ja tutaj będę odpowiednio je wklepywał do rejestratora. No możemy. A klasa 36. I po podaniu zaznaczam tę sztukę, że już została. Jest. Zwykła, 34. Jest. Zwykła, 37. Jest. A klasa, 37. Momencik, 37. Jest. Zwykła, 30. Mamy teraz drewno, które tutaj wprowadziliśmy do rejestratora. Rejestrator wyświetla nam ilość tego sortymentu. W ten sposób wiemy, jaką partię przygotować pod konkretnego odbiorcę. Chodzi o ilość drewna. Ostatnią czynnością to jest cechowanie, czyli przybicie tej czerwonej płytki, którą tam widzimy na stosie. To jest numer stosu. Tu jest adres leśny, 12 to jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych, 06 to jest Nadleśnictwo Gniewkowo, 05 to jest numer leśnictwa. Powierzchnią pościętym drzewostanie należy odpowiednio zagospodarować. Z zebranych uprzednio nasion w szkółkach leśnych hodowane są sadzonki. Każdego roku szkółki nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu dostarczają do zalesień i odnowień około 60 milionów drzewek i krzewów, z tego połowę iglastych i połowę liściastych. Sadzenie lasu poprzedza staranne planowanie. Jak zima się skończy, to z reguły mamy prace, które są związane z sadzeniem lasu. Tak. Co roku sadzimy powierzchnie, które w poprzednich latach wycięliśmy na zrębach i musimy je, tak po leśnemu to się nazywa, odnowić, posadzić nowy las. Poprzedniego roku przygotowujemy glebę, pracownicy przekopują tą glebę, żeby ją spulchnić i żeby ta gleba dostała trochę wilgoci, a na wiosnę wtedy w tych miejscach przekopanych wsadzamy nowe drzewka. Ja muszę jako leśnik rok wcześniej zaplanować taki skład takiego sadzonego, młodego na tej powierzchni leśnej, młodych tych nasadzeń. Muszę najpierw sprawdzić sobie, mamy takie mapy glebowe, na których mamy podane, jaki jest rodzaj gleby na danej powierzchni. Są miejsca słabsze, są miejsca żyźniejsze i na tych żyźniejszych miejscach możemy posadzić gatunki, które są bardziej wymagające, a które będą wzbogacały nasze lasy i żeby nie było to tak, że mamy wszędzie tylko samą sosnę. To tak jak my tu jedziemy przez las, to widać, że tu jest, gdzie jest brzoza, jest sosna na glebach, na fragmentach żyźniejszych. Możemy posadzić dęba lub buka, modrzewia. Wtedy ja planuję ilości sadzonek, planuję jakie gatunki. I muszę od razu też zaplanować, gdzie na przykład, bo jakieś cenniejsze gatunki ogradzamy siatką, żeby nam zwierzyna tego po prostu nie zjadła.
Więc muszę zaplanować też, w którym miejscu muszę dany gatunek ogrodzić, jaka jest długość siatki, materiały muszę zaplanować. Tak samo muszę zaplanować, ile tych sadzonek sztuk muszę na daną powierzchnię przeznaczyć. Te gałęzie są po to, żeby przykryć tą sadzonkę, żeby ona nie wyschła, żeby nie była nasłoneczniona, bo chodzi najbardziej o to, żeby jak ona jest tak, bo to się tak mówi po leśnemu, że zadołowana jest w tym dole, jest takimi cienkimi warstwami kładziona i przysypywana glebą i potem jest udeptana. I wtedy ona może do tych 2-3 tygodnie być przechowana, ta sadzonka. To też jest tak z powodu tego raz, że każde nadleśnictwo ma z reguły jedną szkółkę leśną i nie jesteśmy w stanie, jak szkółka jest oddalona ode mnie, na przykład jest 35 km, ja nie jestem w stanie co drugi dzień jechać po sadzonkę, bo to fizycznie nie jest możliwe, więc dlatego taki jest system, to już od lat jest taki system przechowania sadzonek w okresie wiosennym w leśnictwach. Będziecie robić dzisiaj poprawki, będziecie sadzić w poprawkach. I tak, kopiemy. Pani wyjmie jedną sadzoneczkę. Dołek, tak jak wiecie, bo nie sadzicie pierwszy raz, żeby był odpowiednio głęboki. I na środeczek sadzonkę, żeby nie na ściance. Pani podciągnie troszeczkę tą sadzonkę i obdeptujemy. Tak. Wszyscy rozumieją, jak tak robimy? Dobra. Proszę bardzo, ustawcie się w porządkach. Ja wam będę pokazywał w tych miejscach, w których tam będziemy sadzić. Tu, przy tej słabszej tutaj. Czekaj, to masz zgryzioną taką, przy tej zgryzionej weź tam. Posadź, dobra. Tutaj. Panie Mirku, tutaj przy tym, z tej strony tutaj jak pan ma. O, tutaj pan posadzi. Kampania sadzenia lasów przypada głównie na okres wiosenny. W regionie kujawsko-pomorskim każdego roku odnawia się około 3000 hektarów lasów. Dodatkowo zalesia się kilkadziesiąt hektarów nowych gruntów, dzięki czemu lasów przybywa.